Sejm za zgodą Senatu powołał pana Marcina Wiącka na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Rzecznik zgodnie z art. 4 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków składa przed Sejmem ślubowanie. Stwierdzam, że rzecznik praw obywatelskich pan Marcin Wiącek zgłosił się w celu złożenia ślubowania. Proszę pana Marcina Wiącka o złożenie ślubowania. Proszę o podejście do trybuny i o złożenie ślubowania. Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej. Bardzo dziękuję panie rzeczniku. Stwierdzam, że powołany na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich pan Marcin Wiącek złożył ślubowanie przed Sejmem. Gratuluję panie rzeczniku. Życzymy wszystkiego najlepszego przy wypełnianiu tej zaszczytnej funkcji.